Ja już jestem przygotowany w bitwie na kule. Nie kule takie, to... Ha! Kule śnieżne miały Bitwa na śnieżki się nazywa zabawa. Nie, teraz uwaga, cała zabawa polega na tym, że ja sobie wybrałem taką śnieżkę i mam teraz pytanie, no Rusinka, pytanie brzmi... Jakie? Zapytaj mnie! Ile było nagich mieczy? A jak... Ile? No to... Nie wiesz! Nie! 1-0. No i teraz Rusinek mógłby się odwdzięczyć, ja... albo co? Skoro ja... i tak jasne jest, że ja to wygram. Ale ja wiem, ile było nagich mieczy, były dwa. Jak te dwie nagie kule leżące tu, właśnie u naszego boku. Ale nie o tym, nie o tym. Nie. Tak naprawdę chodzi o to, że mamy zestaw pytań dwóch zawodników jednocześnie się słyszących na antenie RMF Max w porannym programie, wybierają sobie pytania i obrzucają się tymi pytaniami. Naparzają się śnieżkami. Kto jest lepszy, zgarnia większą pulę nagród. Szczegóły również na naszych stronach rmfmax.pl i tam też się zgłaszacie. Naparzamy. Ile było takich mieczy? Ha, ha, ha.